Czy pan przewiduje tu jakieś dramatyczne straty w tych opowieściach? Czy tam będzie jakaś, nie wiem, strata pracy na przykład, albo ciężka choroba w rodzinie, czy coś takiego, czy ból się pojawi? Było już strata pracy. Powiem tak, że w pierwszych tomach, bo mówimy teraz o powieści, która ma już 5 tomów. Ja myślę sobie, że w tym tomie, bo może inaczej, to jest tak, że to, co jest przykrością czy nieszczęściem odczuwanym przez dorosłego i przez dziecko, to nie zawsze musi być to samo. My mówimy tutaj, ja bardzo często mówię o sytuacjach dramatycznych i trudnych, ale jednocześnie opowiadam jakby to w taki sposób, że daję ufność, że możemy z tej trudnej sytuacji wyjść. Bo to jest zasadnicza różnica pomiędzy człowiekiem dorosłym a dzieckiem. Że ja kiedyś to powiedziałem chyba, nie wiem, w jakiejś rozmowie z Grażyną Turbicką, że dzieciństwo kończy się wtedy, kiedy my przestajemy ufać w happy endy. I wtedy, kiedy happy end wydaje nam się kiczem, bzdurą, nieprawdą, to znaczy, że w tym momencie straciliśmy dzieciństwo. To może być w 7 roku życia, może być w 95, albo nigdy. Różnie to bywa. Dlatego, że dziećmi jesteśmy dopóki wierzymy, że świat jest dobrym miejscem do życia. Może tam się zdarzyć nieszczęście, mogą się zdarzyć olbrzymie problemy, ale my wierzymy w to, że mamy dość sił, żeby sobie z nimi poradzić. Kiedy przestajemy ufać, że mamy siły, żeby zwalczyć przeciwności, które jak gdyby próbują przed nami stanąć, to w tym momencie przestajemy być dziećmi. I to jest, powiem panu, ogromna taka wręcz filozoficzna różnica, że jeśli ktoś mówi dziecku, oto tak, świat jest zły, a ty jesteś bezradny. I nie ma świętego Mikołaja. Nie, że wie pan co, to jest tak, że jak ktoś puka do drzwi, to możemy ufać, że tam jest ktoś miły, może święty Mikołaj, a może jeszcze ktoś inny bardzo fajny, kto da nam jakiś dar, na przykład się do nas uśmiechnie albo zrobi, nie wiem, coś fajnego z nami. Natomiast jeżeli my oczekujemy, że jak ktoś puka i tam będzie komornik albo bandyta, który chce nam zrobić krzywdę, to w tym momencie stajemy się bezradni. Albo ktoś, kto prosi o pomoc na przykład. Jeżeli ktoś prosi o pomoc, to nie jest nic złego, bo tej pomocy należy udzielić i to jest jakby ten dobry akt, który będzie skutkował innym dobrym aktem. No tak, ponieważ to już nas konfrontuje z czyimś cierpieniem, prawda? Z jakąś potrzebą. Tak, tylko widzi pan, są dwa sposoby na konfrontowanie się z cudzym albo własnym cierpieniem. Pierwszy to jest takie bezradne współczucie, które mówi, o Boże, ile jest nieszczęścia, co ja mam zrobić? I drugi sposób konfrontowania to jest taki, pomogę, jeśli tylko mogę, to jest pierwszy sposób, a drugi, że jeśli mnie to dotknie, to ja sobie z tym poradzę. I to jest ta diametralna różnica, ponieważ między dzieckiem a dorosłym istnieje jeszcze jedna bardzo taka podstawowa różnica. To jest różnica w sposobie odczuwania czasu. Człowiek dorosły, nie każdy, ale wielu ludzi dojrzałych, może tak to nazywajmy, żyje czasem przeszłym. My rozumie pan, jak ja z panem teraz rozmawiam, czy z panią, to ja gdzieś instynktownie sobie przypominam różne rozmowy, które w studiach telewizyjnych innych odbywałem i mimo woli gdzieś konfrontuję, prawda? Wtedy było tak, teraz mówię coś innego. Natomiast dziecko, ono siada i rozmawia po raz pierwszy. Ono otwiera drzwi i ono po raz pierwszy gdzieś wychodzi. I to jest to najcudowniejsze, że ono nie oczekuje od świata czegoś złego, ponieważ ono tego czegoś złego nie doznało dotąd. Albo jeśli doznało, to traktowało to jako coś, jako aberrację, jako coś złego. Żyje obietnicą w pewnym sensie, tak? Nie, ono żyje prawdą, ponieważ jeżeli ktoś mówi, że świat jest zły i nie należy w ogóle otwierać drzwi, z nikim gadać, wytykać nosa na zewnątrz, bo i tak nas spotka nieszczęście i kłopot, to z mojego punktu widzenia jako twórcy tych książek to jest kłamstwo. Jeżeli ktoś próbuje takie kłamstwo dziecku przekazywać, to ja tego nie lubię, bo uważam, że to jest odbieranie sił, to jest odbieranie energii do tego, żeby... Moi bohaterowie otrzymują niezwykłą moc. Zaczynają od rzeczy realnych, ale potem otrzymują jakby taką moc, którą ja nazywam mocą magiczną, ale tak naprawdę ta moc magiczna to jest ich własna energia. Ja to tak traktuję, że to jest taki rodzaj magii, który pozwala im zbudować wewnętrzną siłę i poradzić sobie z niezwykłymi przeciwnościami. Podejmować trafne decyzje. Dzieci są wytrawnymi surrealistami. Ja takie mam wrażenie, patrząc nie, na dzieci syna. Są nie zgadzam się. Dzieci nie? są wytrawnymi realistami. Ja zawsze mówię, że nie ma bardziej realistycznych opowieści niż baśni. Natomiast głęboko się nie zgadzam z tym, jeśli ktoś uważa, że
Im coś jest bardziej złe, tym jest bardziej realistyczne. Im więcej zła pokazujemy, tym bardziej realistyczną historię opowiadamy. Bo to jest nieprawda, dlatego że świat nie składa się wyłącznie z czarnych kolorów. A proszę mi powiedzieć, bo przemknęliśmy się troszeczkę przez tych dwunastolatków. Czy to, że tak często właśnie dzieci mniej więcej w tym wieku stają się bohaterami powieści czy filmów dla młodzieży, czy to wiąże się z tym, że wtedy nabierają jakiegoś pierwszego poczucia odpowiedzialności? Że zaczynają mieć świadomość swojej autonomii? W przypadku tej powieści bohaterowie mają różny wiek, nie? Bo dlatego, że w pierwszych powieściach najmłodsze dziecko miało lat 7, a najstarsze miało 13. Ja generalnie, wie pan, uważam, że najważniejszym okresem, jaki mamy w życiu, to jest taki okres pomiędzy 0 a 12. Wtedy człowiek się kształtuje, wtedy się buduje, wtedy buduje się nasza siła albo nasza słabość. To jest najważniejszy okres życia. Wszystko, no i zamiłowanie do czytania. Jak nie zaczniemy czytać mając lat 7, to nie chodzi potem nawet o czytanie, chodzi o zaciekawienie światem, o eksperyment. Albo chcemy eksperymentować, albo nie. Wszystko, co jest potem, ja dlatego uważam, że w ogóle tworzenie dla dzieci to jest naprawdę coś niezwykłego, bo to jest chyba jedyny moment, kiedy my coś budujemy. Potem już gasimy pożary. Natomiast wcześniej coś budujemy. I teraz jeśli mówimy w kontekście Magicznego Drzewa, to ja chcę przypomnieć, że na przykład drugi tom Magicznego Drzewa, on się nazywa Tajemnica Mostu, on opowiada taką historię, że historię miłosną, to jest historia romantyczna, prawdziwy romans. Ale jaki to jest romans? Otóż on mówi o tym, że pod wpływem magii pewna dziewczyna mówi, chciałbym, żebyś pokochał pierwszą dziewczynę, którą zobaczysz. To jest nastolatka, trzynastolatka, ona bardzo by chciała, żeby pewien chłopak się w niej zakochał, ale jest bardzo nieśmiała i nie ma odwagi mu tego wyznać. I używa magii w tym celu. I ten chłopak niestety nie patrzy na nią, tylko patrzy na billboard, który wisi na ulicy i zakochuje się w dziewczynie z tego billboardu. Może by to jeszcze nie było takie złe, gdyby nie to, że ta dziewczyna nie istnieje. To jest fotomontaż. To jest osoba, która została stworzona z 20 rodzajów fotografii. Nos od jednej dziewczyny, oczy od kogoś innego i w związku z czym on nie może spotkać osoby, którą pokochał i musi ją jakby kochać do końca życia, ale nigdy w życiu jej nie spotka. To jest taka historia, prawie jak Królowa Śniegu, można powiedzieć. I to, jeżeli pan mówi o tym, czy bohaterowie mają kłopoty, no to jest największy problem w życiu. Pokochać kogoś i nigdy w życiu nie móc go spotkać. I ta dziewczyna musi tak naprawdę odczarować tego chłopaka. Musi go zabrać do Wenecji. Już tu zdradzam całą opowieść. Ona go musi zabrać do Wenecji. Tam w Wenecji on musi przejść pewien most, który pozwala jakby zniweczyć tą złe uczucie, złą emocję. To była, nie wiem czy pan wie, ale to jest pierwsza chyba w ogóle książka adresowana do młodych odbiorców, która mówi o reklamie, o śmiertelnym niebezpieczeństwie reklamy. Dlatego, że to przecież nie mówi tylko o romansie, to mówi o tym, że nas świat wizualny dookoła próbuje oszukać. Tak, on i chyba dziecko bardziej niż dorosłych. Próbuje nas wciągnąć w pewną rzeczywistość, która jest niezwykle niebezpieczna. A jednocześnie to nie rzeczywistość tak naprawdę. No. Tak, tak, oszukaną rzeczywistość. Ja w sumie tak naprawdę to chyba dumny jestem z tego, że mówiłem o tak poważnej sprawie, a jednocześnie jest to, tak mi się wydaje, książka przygodowa, która zawiera element jakby, no nie wiem, wszystkich tych atrakcyjnych rzeczy, którą powinna mieć książka przygodowa.